Cześć! Na początku mam dla Was małą i szybką informację. Chcę Was zaprosić bardzo, a to bardzo, na moje nowe konto na Instagramie, ponieważ moje poprzednie już nie będzie przeze mnie użytkowane, już nie będę go w ogóle używał, więc zapraszam na to nowe konto. Tam się będą pojawiały zdjęcia moich lalek, zdjęcia mojej kolekcji, moje zdjęcia, różne jakieś Instastory. No wiecie, taki typowy Instagram. Tam też będą wszelkie informacje o filmach, także zapraszam. Moja nowa nazwa to Zgliczowane. Link do Instagrama macie w opisie i w przypiętym komentarzu. Zapraszam Was tam. Mam nadzieję, że będzie nas tam jak najwięcej. I tak, to by było tyle z informacji. Zapraszam jeszcze raz i zaczynajmy filmik. To nagranie mnie strasznie stresuje, bo... O mój Boże. Cześć wszystkim, tu Glitch, teraz kolejny odcinek na moim kanale i nagrywam troszkę w innym miejscu. Tak. Pierwszy raz w życiu sam nagrywam filmik tylną kamerą z aparatu. Zazwyczaj używam kamery przedniej, więc widzę cały czas siebie normalnie w podglądzie. Teraz widzę to jedynie w ekranie obok mnie i kusi mnie co chwilę, żeby tam zerknąć. Na ekranie jest ok, ale nie ufam temu, ok? Ja temu nie ufam. Mam też inne tło. Nie wiem, czy ono się podoba, czy coś, jakby eksperymentuję, ok? Nagrałem już około 3 recenzje, które nie trafiły na kanał. Dobra, może nie 3, 2, które nie trafiły na kanał. Wszystkie recenzje dotyczyły lalek z G3 i to były to lalki szafeczkowe. Pewnie pytacie, dlaczego one nie trafiły na kanał? Bo mi się nie podobały. Mam katar, więc mogę brzmieć bardzo dziwnie, się dziwnie tam seplenić. Nie patrzcie na to, okej, nie patrzcie. Więc żeby wam to jakoś dzisiaj wynagrodzić, mam dla was unboxing lalki, którą mam już od dłuższego czasu u mnie i nie miałem zbytnio w planie jej otwierać. Ale chyba będę musiał, więc jest to lalka Franki z serii Cirque de Chic. Kupiłem już ją jakiś czas temu z Allegro i dałem dość śmieszne pieniądze jak na lalkę z tej serii. Pudełko jest raczej w okej stanie, nie jest jakoś super uszkodzone. Problem w tym, że niedawno, kiedy sprzątałem i układałem lalki od nowa, ponieważ mam nowy regał, mam aktualnie, by nie patrzeć, 3 regały lalek, to zauważyłem, iż ta lalka ma pająka w pudełku. O, to. Tu jest pająk. Powiem szczerze, nie wiem jak on się tam znalazł. Nie kojarzę go, żeby tam był. Szczególnie, że robiłem zdjęcia tej lalki na eBaya. I pamiętam, że robiłem też zdjęcia górnej części pudełka i tego pająka tam nie było. Także tak. Oczywiście on nie żyje, przynajmniej mam taką nadzieję. Ale tak, chyba po swoim otworze. Więc tak wygląduje się pudełko. Pudełko jest plastikowe, jest to te już późniejsze, nowsze pudełko dla Monster High. Nie podoba mi się ono w ogóle. Mamy napis Frankenstein. Tutaj mamy postać Franki. W boku też mamy tutaj postać Franki. Tak wygląda tył pudełka. I tak to wygląda. Otwórzmy to. Przyznam się szczerze, że to pudełko przed nagrywaniem spadło mi może raz, może dwa, może trzy razy. I... Okej, teraz tego nie słychać, ale coś po prostu w nim lata. Przyznam się szczerze, że nie chcę dotykać jego pająka. Mimo tego, że nie żyje, to nie chcę. Jakby teraz okazało się, że to pudełko w ogóle nie ma żadnych taśm zabezpieczających, więc... Nie wiem, czy tak miało być, czy ktoś to pudełko kiedyś próbował otworzyć? Okej, więc udało mi się otworzyć tą tą pierwszą warstwę pudełka. Mamy trochę kurzu, taką ciupinkę. Ta Franki ma kompletnie inny odlew rączek, który mi się w ogóle podoba. Uwielbiam inny odlew rączek u Monster High. To może niektóre osoby zaboleć. Udało mi się włączyć lalkę i tak wygląda po wyjęciu. Tak, do lalki oczywiście był dołączony stojak, tak zawsze, kiedyś było. To właśnie on w pudełku wydawał dziwne dźwięki grzechotania, ponieważ oczepił się od ścianki, także tak, otworzę go na szybko i złożę. Uwielbiam, kiedy lalka ma nowy stojak, który jeszcze nie jest wyrobiony w jakikolwiek sposób, bo później te stojaki to już takie luźne, nie chcą się tylko trzymać, wiecie o co chodzi, co nie? Jako akcesoria lalka ma takie obręcze, nie wiem jak to się nazywa, Boże. Możecie mnie zabić, ale naprawdę nie wiem. Ale nie są takie typowe obręcze okrągłe, tylko są one w kształcie czaszek i są niebieskie. I powiem wam szczerze, że daje mi to mega vibe. Czaszek, które są dodawane do Strasznych Sekretów z G3. Okej, przejdźmy do lalki. Lalka, no jej włosy potrzebują spa, to jest oczywiste. Są mega płaskie z tyłu. Lalka ma równą buźkę, co jest mega fajne i cieszę się, że nie dostałem lalki z Zezem. Makijaż jest bardzo interesujący, ponieważ górna powieka jest błękitna, a ta dolna jest różowa, ale jej rzęsy mają takie jakby diamenciki na końcu. Tak to właśnie wygląda. No i usta Franki są czerwone, tak w sumie jak zwykle. Większość lalek Franki ma czerwone usta. Szczególnie w G1. Franki ma na sobie sukienkę, która ma na sobie wzór szwów, ale przede wszystkim ma też na sobie wzór takiego hipnotyzującego wzorku. I ma też dodatkową taką pelerynkę, przedłużenie do tej sukienki, taką dodatkową... Jakby ja się nie znam. Ja się nie znam na modzie, jakby
No mam takie coś przy dupce. Od mody jest Marcin, nie ja, także tak. Ale ten dodatkowy mesh tutaj na górze i tutaj na dole jest poszarpany, ma wygląd jak podarty, robi to swoje i wydaje mi się, że jest on opalony, żeby się zbytnio nie popsuł, co jest na plus. Ale czy wygląda to jakoś super, w sensie wygląda to ok wizualnie? Hej, tu glitch montażysta, chodzi mi tutaj o to, że robiąc takie coś z tym materiałem, kiedy on jest on po prostu luźno ucięty, ewentualnie opalony, a nie jest zbyt obszyty, to można przekroczyć granicę między czymś, co wygląda dobrze, a czymś, co wygląda tanio i po prostu o to mi chodziło, także tak, dziękuję za uwagę. Ale jej buty są świetne. Boli mnie fakt, iż nie są one pomalowane. Przykładowo tutaj te piorunki, które są jakby takim wiązaniem, dla mnie powinny być pomalowane przynajmniej na srebrno albo biało. Ale co jest mega urocze, to to, iż ta lalka jako obcas ma tutaj króliczka, który wychodzi z cylindra. To jest w ogóle urocze. Tak to właśnie wygląda. Pewnie już zauważyliście, że lalka nie ma innej ręki, a to dlatego, iż druga ręka jest w cylindrze i trzyma różdżkę. Jakby, how cute to wygląda. Tak wygląda cylinder, jest mega uroczy. Znowu ma jakieś elementy na sobie, ma jakieś szwy, ale nie są pomalowane, co troszkę mnie irytuje. Ale sam fakt, iż możemy tutaj włożyć rękę Franki, jest mega cute. I rękę oczywiście możemy normalnie wyjąć. Także tak. Teraz czekamy na gorsze, czyli włożenie tej ręki na miejsce. Co może być ciężkie dla mnie. Szczególnie, że niektóre lalki, szczególnie Franki, mają z tym problem z jakiegoś powodu. Kiedyś kładając jedną rękę, ta ręka w ogóle mi gdzieś wystrzeliła za łóżko i była tragedia. To tak i powinno wyglądać. Ten bolet się trochę wygiął, nie wiem czy to w ogóle dobrze widzę, on jest wygięty. Pomocy! Dosłownie tyle tą rękę mogę włożyć, dalej ta ręka nie chce wejść. Podejrzewam, jest to kwestia tego, iż gumka uciska tutaj cały czas to przedramię i ta ręka może troszkę się tak wklęsła. Myślę, że jak włożę to w rządku, to to się naprawi, ale nie fajnie. Lalka nogowie ma taką białą paskę i ta opaska ma tutaj takie bolce. I na te bolce nakładamy kapelusz. Przez ten kapelusz powinien się trzymać na tej głowie, w tym stylu. Tak wygląda lalka z wszystkimi akcesoriami, minus ta rączka, która powinna być na miejscu, ponieważ nie mogę jej po prostu włożyć. Będę musiał się z tym pomęczyć, ale tak, tak to wygląda. Mam nadzieję, że uda mi się tą rękę naprawić, bo jeżeli przykroi się ta ręka, nie wejdzie na swoje miejsce. Ale tak, ta wygląda lalka. Jest to moja jedyna lalka z tej serii i akurat jest to Franki, także nie będę narzekał, bo Franki to moja ulubiona postać. Aczkolwiek gdybym jakimś cudem zebrał resztę lalek, to byłoby po prostu super, ale pewnie to się nigdy nie stanie, także tak. Wszystkie lalki z tej serii są po prostu śliczne. Nawet ta lalka, która mi się zbyt nie podobała, wygląda w tej serii super, jest po prostu przeurocza. Jeśli chodzi o jakieś wady fabryczne, to zauważyłem, iż lalka ma coś z okiem. I jedno białko jest normalnie pomalowane na biało, ale ma taką jakby rysę, przez co widać ten odcień skóry Franki, który jest zielony. Właśnie tutaj w tym oku, widzicie o co chodzi, jest taka linia ocięta z jakiegoś powodu. Ale na szczęście jest to dość łatwe do naprawy, wystarczy jakaś biała farba i tyle. Jeśli miałbym tę markę ocenić, dałbym jej mocne 8-10, może nie 10, ale 8. Szkoda, że ta ręka nie chce być na miejsce, mam nadzieję, że ktoś to ogarnę. Ale anyway, mam nadzieję, że ten filmik się wam spodobał, napiszcie mi co sądzicie o tej lalce, czy ją macie, czy chcecie ją mieć i czy wasza lalka też ma problem z tą ręką. Mam nadzieję, że nie, że tylko moja. Chociaż nie, mam nadzieję, że wasza też ma, bo wtedy nie będzie mi smutno. No. To było tyle w tym filmiku, jeśli tylko jeszcze nie widzicie, to subskrybujcie mój kanał, dostałem znowu kataru. Nie mogę oddychać, oduszę się pomocy. I to było tyle, subskrybuj mój kanał, like, komentuj, do jednego nie zmuszam, albo zmuszam. Zapraszam na moje social media, na grupkę na Facebooku, na jedną grupkę, na drugą grupkę. Wszystkie linki są w opisie. I to było tyle, dziękuję za obejrzenie, cześć, na razie, pa pa.